Podwieczorek życia. Każda kobieta powinna wiedzieć, że mężczyzna to wyjątkowo delikatne stworzenie. Ale mnie naprawdę głowa boli, no. Nie każ mi zgadywać. To już nawet tego człowiekowi zabronisz, tak? Chory, niepotrzebny, na śmietnik. Nie krzycz na mnie, ja mam słabe serce, rozumiesz? Zobacz, jak mi ciśnienie skoczyło. Przy takiej wrażliwości bardzo łatwo o choroby. Jestem chory. Mam gorączkę wysoką. Umrę. No bo jak ja nie znam na czas, to mnie strasznie będzie głowa bolała. Kochająca żona powinna przejąć się losami męża. Chory jestem. Mam katar. Katar? Dlaczego nie mówiłeś wcześniej? Jacusiu, przecież ty jesteś przystojnym mężczyzną. Już ciasteczek mi nie przyniesie. A w odpowiednim momencie postawić do pionu. W coś ty się ubrał? Na bal przebierańców idziesz? Jacek! Co? Jacek, pijaku jeden! Czyli jednak biegło. Lub wykazać się nie lada pomysłowością i dużą dozą zachwytu nad mężem. Jacusiu, przecież ty masz talent. Przepraszam bardzo, ale ja nie pamiętam. Jestem siostra ulala. Nic co męskie nie jest mi obce. Anusia, jak ty wyglądasz? Przed chwilą bredziłeś, że jak anioł. Mąż za to okaże jej swoją wdzięczność. Boże, ja wygrałem los na loterii. Taka żona to skarb. Ma pani piękną sukienkę? Tak. I uroczo pani w niej wygląda. Tak.